tydzień w naszej szkole, w naszej placówce, w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w Piławie Górnej. Ozdobione choinki, żłóbek, kolędy, kartki świąteczne, ozdoby bożonarodzeniowe, biały opłatek i świąteczne stoły. To widoczne oznaki świąt Bożego Narodzenia. Ten czas to czas, który wszyscy lubimy i wszyscy czekamy z utęsknieniem na tę chwilę. Ten czas często, najczęściej dzielimy w gronie osób najbliższych. Cieszymy się, że możemy z nimi wspólnie spędzić czas. Jest to czas, na który czekamy dość długo w naszej placówce. Przygotowania do tego dnia trwały bardzo długo. Nauczyciele wspólnie z uczniami przygotowywali jasełka, które za chwilę będziemy mogli obejrzeć i wysłuchać. Kosztowało ich to bardzo dużo pracy, zarówno cierpliwości, wytrwałości zarówno nauczycieli, jak i uczniów. I myślę, że w naszej szkole, w naszej placówce jest to właśnie taki czas, taki niepowtarzalny dzień, na który czekamy i z którego się bardzo wszyscy cieszymy. Do ośrodka szkolno-wychowawczego zawsze przychodzimy bardzo chętnie. Zawsze możemy liczyć na zaproszenie i staramy się nie opuszczać tej okazji. Tutaj w atmosferze świąt warto zwrócić na to uwagę, że wychowankowie ośrodka naprawdę autentycznie przeżywają bardzo cały ten okres i tą atmosferę. Oni tak naprawdę autentycznie, bez udawania, od początku do końca angażują się w to, co robią. Zobaczymy, w jaki sposób wykonają jasełka. Ja już wiem, bo wielokrotnie oglądałem. To jest po prostu wielkie zaangażowanie, wielkie emocje i po prostu takie naprawdę przeżywanie tych występów. Dla nich też ma to bardzo duże znaczenie, takie właśnie wychowawcze i edukacyjne. To jest też takie, ich występ jest wielkim takim dziełem i wielką ich pracą, łącznie z pracą ich nauczycieli i wychowawców, bo to przygotowanie, które trzeba im poświęcić, to jest takie, bym powiedział, nadzwyczaj wymagające wielkiego wysiłku. Także czekamy na te jasełka. Trudno nie wzruszyć się, będąc tutaj na jasełkach. Przedstawienie wspaniałe, autentyczne, aktorzy niesamowici. Także bardzo, bardzo fajne wprowadzenie w atmosferę świąt, w atmosferę Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Są specjalni goście, władze powiatu dzierżyniowskiego, władze Piławy Górnej, są goście również z firmy LG Innotek i tu właśnie pan prezes powiedział nam, że spotkał po drodze świętego Mikołaja, więc poza tym, że był Mikołaj u nas 6 grudnia, także będzie jeszcze dzisiaj, co sprawi na pewno dużą radość naszym dzieciom, naszym uczniom. Cieszymy się, że LG Innotek Poland może po raz 14 przekazać prezenty świąteczne dzieciom w szkole specjalnej w Piławie Górnej. Dzięki tej akcji nasi pracownicy angażują się społecznie, a także jeżeli chodzi o to, co przywieźliśmy zabawki. To jest coś, co może wzbudzić uśmiech na twarzach tych wszystkich dzieci, które tutaj się uczą i z którymi te wspaniałe panie, nauczycielki, pedagodzy pracują każdego dnia. Tutaj łzy niejednokrotnie będą się pojawiać w oczach, bo to naprawdę jest bardzo wzruszające, w jaki sposób oni potrafią wykonać właśnie tutaj tą tematykę. Ci uczniowie tego specjalnego ośrodka mają wspaniałe talenty. Kwestia polega na tym, żeby je odkryć i robią to wspaniale nauczyciele z tutejszego ośrodka. Pokazują to, co w tych dzieciach jest najpiękniejsze, najładniejsze i
najbardziej wzruszające? Jest to przede wszystkim z naszej perspektywy bezinteresowna pomoc, co jest też istotne. Nasi pracownicy angażują się w zakup ciast, które pieką inni pracownicy, a także sprzedajemy ozdoby na jarmarku charytatywnym. Kwotę zebraną potraja nasz pan prezes z kont firmowych i za te pieniądze kupujemy właśnie te oto prezenty dla dzieci. Co roku to się odbywa tutaj w Piławie. Powiem szczerze, że bardzo lubię przyjeżdżać na te uroczystości, na to święto. No, pandemia nam tu troszkę przeszkadzała, ale na szczęście już tego nie ma. Możemy w pełni uczestniczyć w tych wydarzeniach, powtórzę to jeszcze raz, ale muszę, bardzo, bardzo wzruszający. Jestem tu piąty raz. Od początku, kiedy zostałem zatrudniony, czyli w 2019 roku, przyjeżdżam tutaj rok do roku i wiem, że wcześniej przyjeżdżali moi poprzednicy. Jeżeli chodzi o Piławę Górną, być może dlatego, że nasi pracownicy pochodzą stąd i dojeżdżają codziennie do pracy te kilkadziesiąt kilometrów do strefy w Biskupicach Podgórnych, ale nie żałujemy tego wyboru, był to świetny wybór i generalnie kolejne lata również będziemy pomagać. Bardzo duża radość. Zresztą było to dzisiaj widać na sali, jak żywiołowo te dzieci, młodzież reagowały na wszystko, co tutaj się działo. Również na świętego Mikołaja. To był taki autentyczny powiew świąt. Po dzisiejszym wydarzeniu odbędą się wigilie właśnie przy pięknie nakrytym stole z białym opłatkiem. I to jest właśnie ten czas, kiedy spędzimy razem wspólnie. Wszystkim życzę, żeby taki dzień w ciągu roku był bardzo często, byśmy o sobie często myśleli. I myślę, że taki dzień jest potrzebny, byśmy przypominali sobie, że to świat nie kręci się tylko wokół nas, tylko są obok nas jeszcze inni. Chciałbym wszystkim nauczycielom, wszystkim uczniom, wszystkim pracownikom ośrodka szkolno-wychowawczego, ale również wszystkim obecnym na dzisiejszym występie, jak i szerzej, wszystkim mieszkańcom Piławy Górnej, czyli tutaj, gdzie mieścimy się wraz z ośrodkiem szkolno-wychowawczym, złożyć jak najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne, żebyśmy w te święta doznali takiego wytchnienia, odpoczynku, żebyśmy spędzili te święta tak jak każdy chce, ale najczęściej w rodzinnej atmosferze, w swoim gronie. Poszukajmy tego odpoczynku od codziennego znoju, od codziennej pracy. No i wejdźmy w nowy rok z takim nowym animuszem, nową energią, żeby nam wszystkie problemy u progu nowego roku były w miarę możliwości rozwiązane. Zbliżają się święta, zbliża się nowy rok. Chciałem życzyć wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie wszystkiego dobrego. Również sponsorom, którzy tutaj bardzo hojnie obdarowują te dzieci. Niech im się dobrze wiedzie w nowym roku. Uczniom i pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piławie Górnej życzymy przede wszystkim zdrowia, szczęścia, wytrwałości, wesołych świąt, pogody ducha. Pozdrawiamy serdecznie i liczymy na to, że spotkamy się w LG Innotek Poland wiosną przyszłego roku.